Ruszają przygotowania do wigilijnych spotkań dla osób potrzebujących. Największa wieczerza, jak każdego roku, odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Organizuje ją Fundacja Wolne Miejsce, a spodziewanych jest około 3000 gości. Osobne spotkanie opłatkowe, nieco bardziej kameralne, przygotowuje Szyb Bończyk w Mysłowicach. Zapisy już ruszyły. Fatima Orlińska. Każdego roku pamiętają o tych, o których inni być może już zapomnieli. Ubodzy, schorowani, starsi, młodsi, po prostu samotni. Wszyscy w tym dniu znajdą przy stole wolne miejsce. A tego nie zabraknie, bo do największej wigilii w metropolii dołączyć może ponad 3,5 tysiąca osób. Wielkie przygotowania już ruszyły, a obecnie trwa gromadzenie niezbędnych do przygotowania tradycyjnych potraw produktów. Dostarczyć do Fundacji Wolne Miejsce może je każdy. Tutaj powstanie 10 tysięcy posiłków wigilijnych. Będą to barsze z łóżkami, będą karpie smażone, kapusty z grochem, różnego rodzaju sałatki, ciasta będziemy dostawać do naszych darczyńców. A no i tu wielki apel do wszystkich, którzy chcą dopomóc. Jeśli ktoś chce jeszcze do tego dołożyć, bo chcemy, aby na stołach oprócz dobrego jedzenia były słodycze, były owoce. Można nam przekazać przed oczywiście wigilią takie produkty. Chcemy też stworzyć paczki. Do pomocy mogą zgłaszać się również wolontariusze, których spotkania w Ministerstwie do Spraw Samotności w Katowicach odbywają się w środę o godzinie 18. Przyjść może każdy, podobnie jak na wigilijną kolację organizowaną dla mysłowiczan w Szybie Bończyk. Tam będzie nieco bardziej kameralnie. Szyb Bończyk w pewnym momencie, jak osiągnął sukces, można powiedzieć komercyjny, postanowiliśmy się dzielić tym sukcesem także z osobami, które na co dzień tu nie mogą być. Właśnie ci, którzy są samotni, no za bardzo na jakąś uroczystość, nie mają się jak do nas wybrać, a ci, co są skromniejsi, no po prostu nie stać ich na wynajęcie tego obiektu. Postanowiliśmy raz, dwa razy w roku, żeby mogli do nas przyjść, zasiąść do stołu i poczuć się jak najlepsi goście na najlepszym bankiecie. Mieszkańcy Mysłowic już mogą zgłaszać chęć swojego uczestnictwa w tej wigilii, dzwoniąc lub osobiście przychodząc do lokalu. Kolacja zostanie przygotowana na ponad 100 osób. Wciąż mogą zgłaszać się wolontariusze do pomocy i darczyńcy. Wigilia dla samotnych zorganizowana zostanie w tym roku również w Pszczynie, która po raz pierwszy dołączyła do Fundacji Wolne Miejsce. Odrębną przygotowuje również Sosnowiec. Warto mieć na uwadze, że nie każdy w potrzebie jest w stanie pokonać barierę wstydu, jednak ich też można wesprzeć. Akcji zakwieszonych obiadów, ale nie tylko obiadów, bo również wiszą u nas kawy, herbaty, może być to sama zupa, samo drugie danie. Prowadziliśmy od samego początku i świetnie nam się sprawdza. Często przychodzą osoby, które są zaskoczone tymi naszymi niskimi cenami i chcą jak w jakiś sposób pomóc innym, właśnie decydują się na kupno takich paragonów. Ostatnio była jedna pani, która kupiła za 150 zł takich paragonów u nas, powiesiła. Lista zgłoszeń do metropolitalnej wigilii dla samotnych zostanie otwarta za kilka dni.